W dzisiejszym odcinku cały serwer będzie chował się na sterowcu. Będzie to bardzo ciężkie wyzwanie, dlatego że mamy tutaj bardzo mało kryjówek, ale widzowie będą mogli używać takich skinów, żeby ich nie było widać. Jeśli chcecie więcej chowanego na tym kanale, koniecznie dajcie nam znaka łapką w górę. Jeśli łapek będzie dużo, pojawi się kolejny chowany. Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ lecimy po 310 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Tak jak słyszeliście na początku, dzisiaj mamy chowanego na statku. Wszyscy są już schowani, daliśmy im trochę czasu i zaczynamy szukać. Rafał, daję ci tutaj, oddaję ci rękę, pierwszą osobę możesz ty znaleźć, dawaj. Także widzowie, zaczynamy. Jeśli wy byście się chcieli pojawić na takim odcinku, to pamiętajcie, że Discord jest w opisie i właśnie tam nagrywamy takie odcinki. W sumie sterowiec jest bardzo mały, więc będzie bardzo łatwo znaleźć kogoś. Tutaj z tego co widzę, Midas do nas przyszedł, więc no to jest nasz pierwszy kolega, który został wyeliminowany. A ja tutaj widzę trzy takie prawdziwki, także tutaj... Pierwsza osoba. Ja mam tutaj jeszcze jednego ziomeczka na dole, wiesz? Dobra, dawaj go. Także eliminujemy 47 osób w grze. Ja następną, jako Dzimir 24. Dobra, wyjdźmy sobie do góry. Tutaj może być kilka takich spotów, wiecie. Nawet, o właśnie, na przykład tak jak tutaj jest ziomeczek, zobaczcie. Idealnie się w sumie schował. Mi się właśnie wydaje, że tutaj są fajne miejscówki i będzie się... Rafał, prawie cię ten... Prawie cię wyeliminowałam, bo mi wszedłeś przed... Patrz! Widziałeś go? Ja właśnie się zastanawiałem, czy ty go w ogóle zauważysz. Przecież to jest idealna kampa, w sensie idealny skin i w ogóle ja bym prawie go nie zauważyła. Tutaj ktoś na dole harpunem coś robi. Chodź na dół, Evela. Podejdźmy do tego ziomeczka na dole. On tutaj gdzieś jest na pewno. Także zajdźmy sobie tutaj schody niżej o jeden i... Tutaj ktoś powinien być... Nie, jeszcze o jeden. Ty, ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj jeszcze jest coś takiego. Ty mówiłeś właśnie, że ta miejscówka jest mała. Mi się wydaje, że ona jest właśnie mega duża. O, polski burak z Kubaniec. On tu kogoś wyeliminował, co dopiero. Mamy kolejną osobę. Spiderman, patrz. Patrz, Rafał, chodź tutaj. Połowę ciała mu widać. Co ty gadasz? No, ej, idealnie się ziomek schował. Jakby miał szarego skina, to by normalnie było 200 IQ. Przeglądnijmy tutaj, żebyśmy tu nie musieli wracać już. Tam ktoś jest. Góry. Jak tam wyjść? Tutaj może skoczmy i wspinaczką. O, jest, ja jestem u góry. A ja tu mam jakiegoś typa, wy... gość za tobą, no. Eliminować go? Tak, Evela, eliminuj. Dobra, Krystian 9-5. Oni tutaj skupani się ruszają i zmieniają pozycję. Idziesz za mną? Idę cały czas za tobą, jestem. Patrzcie, ile tam jest gości! Dziki star i jeszcze jedna osoba. Ty, ale w sumie jak tam wejść? To jest dobre górą pytanie. Chyba jakoś, on tam uciekł? Ej! Oni spadli! Kapi spadł z wysokości. Kapi, co ty zrobiłeś? Czy jest jeszcze tutaj ktoś? Evela, chodź teraz ty za mną. Gdzie ty jesteś? Dobra, mamy tutaj Ewelę. Ja bym, wiesz co zrobił? Wyszedłbym tu do góry na te wiatraki i podleciałbym gdzieś po prostu. Także wyjdźmy sobie tutaj do góry i podlećmy. Albo nie, jeszcze chodź tutaj do góry. I może ktoś jeszcze siedzi na tych bokach. Tu, patrz, tu jest ziomeczek. Ja tu widziałam wcześniej kogoś właśnie, wiesz? Wcześniej tutaj ktoś stał jeszcze, bo już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale właśnie te boki górne, nie? Ewela, tu jest jeszcze ziomek, patrz, Spider-Man złoty. A to nie był zbyt dobry ten skin nachowanego. Ej, patrz, tu jest jeszcze typek. U góry tam był Bartosz. Ja go w ogóle nie widziałem, no, tak szczerze. No bo on miał takiego skina takiego. A ta ryba co ona tu robi? No właśnie nie wiem, co ta ryba tutaj. Nie mogę jej jeszcze trafić. Tu kolejny. Dobra, mamy. Co ty gadasz? Ja tego też nie widziałam. Dobra, lecimy teraz gdzieś na zewnątrz może, co? Tak, wyjdźmy sobie tymi drzwiami tutaj i wyleźmy po... A czekaj, ja w armacie? Chodź, rozwalmy tę armatę, bo ktoś może się w niej chować nawet, nie? Jest tu! Jest ziomek w tej armacie siedział! Rafa 200 IQ. Lecimy do góry? Tak, wylećmy sobie na ten sterowiec tutaj, okej. I z tego, co widzę, jest tutaj jeden ziomek. Na samym szczycie góry. Siemaneczko, byku, co tam u ciebie słychać? No musimy go wyeliminować. 28 osób jeszcze. Patrz, mam tutaj. On w powietrzu klęczy, ten gościu tutaj. Co ty gadasz, że w takim miejscu nawet się doschowasz, ej. I tu się później dziwić, że wszyscy spadali na początku, nie? Że ciężko, jak oni takie miejscówki wybierali, że... W powietrzu klęczą. Tam ktoś w powietrzu latał. Ja nie widzę. Za niedługo nam strefa będzie musiała... czekaj, rozwalmy jeszcze to. Kto... Jest ziomeczek, patrz. Patryk. Dobra, i tutaj mi się wydaje, że gdzieś typki będą jeszcze na zewnątrz, a wejdźmy tu. Myślę, że w środku gdzieś? Mam typka. Pokręconego 10 mam. Okej, okay, a tu ktoś jeszcze chodził koło mnie. Co dopiero? Myślałem, że to ty, ale to był ziomek. Ktoś tu chodzi, nie? Ja tu wyskakuję na ziomeczka.
Okej, mam kolejnego Ewela. Co tam się wydarzyło? Widziałam to jakoś z lotu ptaka. I ale nie ma nikogo już. Może gdzieś na dole albo za tymi pojemnikami, bo w sumie za tymi pojemnikami to... Ja nie wiem, czy my tak dobrze popatrzyliśmy. Tutaj też nikogo nie ma, tutaj też. Ja schodzę jeszcze niżej, bo tutaj jest jeszcze takie piętro. My tu byliśmy w ogóle? No, byliśmy na tym piętrze jednym w dół. Ty, ale tu jest coś. Mam typa. O, ucieka przede mną. Nawet dwóch typków mam. Rafał, chodź ze mną. Co ty gadasz? No. Chodź tutaj. Ja właśnie ten, nie widzę cię. Mam kolejnego typa. Co ty gadasz? A tam dwóch zostało, zostawiłam ich. Mam nadzieję, że nie uciekną. Na sam dół statku. Jeszcze na sam dół. O, i tutaj jestem, za tymi jestem. Drzwiami. I tutaj była dwójka. Widzisz, tu jest jeden. Ej, dobrze ci idzie, Ewela. Tu jeszcze jeden, czyli uciekł. Zwiał skubaniec jakoś. Może spadł. Jest! Okej, widzowie, przechodzimy teraz do rundy numer 2, ponieważ tam już strefy nie ma, więc teraz mają resztę strefy, żeby się schować. 12 osób do znalezienia, czyli 10. Chodź za mną, bo mi się wydaje, że ktoś tu jest. Ja sprawdzam ten kibel tu. Tu nikogo nie ma. Też nikogo nie ma. Oni będą przechodzić do strefy, Ewela. Musimy na to też patrzeć. Dobra, to wychodzimy może z domków i będziemy bardziej szukać na tym, na zewnątrz. Ty, patrz. King Kolaj. To była dobra miejscówka. A zapraszam do samochodu. Podjedźmy sobie tam. Chciałam sprawdzić krzaka, bo wydawało mi się, że ktoś w krzaku. Nie, w krzaku nie ma nikogo. Ktoś na pewno będzie koło zrzutu tam. No to lecimy, 11 osób, to nie jest dużo. Czekaj, ja tam będę przemierzała. Czy ktoś tam jest? Halo, halo. Myślisz, że ktoś tu będzie? Myślę, że nie. Dawaj do samochodu. Już, czekaj, tylko sprawdzę. No nie ma faktycznie, no ja bym się na przykład tu schował. A wiesz co, wezmę jeszcze świetliki. Ale mają strefę. Akurat jest taka strefa, że mało tutaj jest domków. Wojan z nami tutaj grał w chowanego. I mi się wydaje, że jedyne co im pozostało to kampić w krzakach. Albo za drzewami. Ich nie ma w ogóle. Właśnie tu jest jeszcze 8 osób gdzieś. Ale są jeszcze tutaj budynki, Ewela. To u góry. Mam osobę, mam. Dobra. Mam osobę. Ej, ty, złodziejaszku. Ukradłeś moją tutaj osobę. 7 osób, 7 ostatnich osób. Na pewno sanktuarium tutaj to małe takie jeszcze. Też mi się wydaje, że tutaj będzie dużo osób, bo to jest jedyna taka miejscówka. Nie ma, nie ma. No wchodzimy do środka, nie? Tu na dole pewnie ktoś będzie. Nie ma. Ej, tu naprawdę nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie oni są. Tu ktoś chodzi. Jest. Wyleciał skubaniec. Ej, do tej wieżyczki tutaj zobaczyć jeszcze. On gdzieś tu na dole jest, ta. A to dwójka. Eliminuj tamtego. Służbowy palec. Tu jest jeszcze ziomek na dole. Dwójka w sumie. Dobra. I drugi. Dobra, 6 osób, 4 osoby jeszcze. Tam ktoś sobie podbudował z tego, z metalu i się w tej kopulce schował. Co oni w strefach kampią, myślisz? Nie mam pojęcia. Za kamieniem? Jest za kamieniem. Mamy go. Leży. I po krzakach. Ostatnie 4 osoby. Oni tu skubani już uciekają, co? Tutaj za tym kamieniem jest. Ale tu są na dole ziomeczki, oni nie będą mogli wejść. I mamy. A tutaj mam też babeczkę. Dobra, mamy kaktusa. Dobra. Ej, to jest ostatni, Ewela, to jest ostatni. Deku chce woda. Także Deku wygrywa dzisiaj. Jeszcze jeden. Jeszcze pojedynek z Ewelą. A, Rafa. Mam 2 HP. Ale jesteś niedobry.